Mam historię, która myślę, że jest jedną z najważniejszych historii życia na tej planecie. Ma to związek z kryzysem. Kiedy mówisz kryzys, jaki kryzys? Wszystko, co musisz zrobić, to codziennie otwierać gazetę i tam przed wami jeden kryzys po drugim. Czy to jest sprawa gospodarcza, przemoc, czy religijna, kryzys rasowy, trwają i trwają. Więc pytasz, o który kryzys chodzi? I mówię, że tak naprawdę to nie są prawdziwe kryzysy, na których powinniśmy się skupić. Powinniśmy się skupić na kryzysie ewolucyjnym. Pytasz, kryzys ewolucyjny? Odpowiem, że tak. Oto historia. Wróćmy do 1970 roku. Wtedy przeprowadzono ocenę przez World Wildlife Foundation, ile zwierząt było na tej planecie. A ostatnio, zaledwie 2 lata temu, ponownie przeprowadzili tę ocenę i zgadnij, co odkryli. 2/3 wszystkich zwierząt na tej planecie zniknęło od 1970 roku. Ponadto ludzie pracujący z organizmami morskimi doszli do wniosku, że do 2048 roku w oceanie nie będzie ryb. Przekroczyliśmy populację, niszczymy lęgowiska i do tego stopnia zanieczyszczamy morze, że powodujemy wymarcie ryb w oceanie. Niedawno w Niemczech, po 20 latach oceny owadów w ich parkach narodowych, odkryli, że 75% owadów nie ma od 20 lat. Rozglądasz się, mówisz, tak, owady znikają, zwierzęta znikają, ryby znikają i zgadnij co? NASA w Stanach Zjednoczonych ze swoją rygorystyczną oceną naukową uznaje, że cywilizacji, jaką znamy, grozi nieodwracalne załamanie w ciągu najbliższych kilku dekad. Wszystko to prowadzi do bardzo ważnego zrozumienia i to jest kryzys, przed którym stoimy. To kryzys, który oznacza, że musimy ewoluować. Kryzys rozpala ewolucję, czyli sposób, w jaki działamy, niszczymy planetę. A znaczenie jest głębokie, ponieważ w historii tej planety 5 razy życie pojawiło się na tej planecie i jakieś katastroficzne wydarzenie, jak kometa uderzająca w Ziemię lub ruchy płyt tektonicznych, spowodowały, że 70 do 95% życia zniknęło z tej planety. Są to tak zwane masowe wyginięcia. 5 poprzednich masowych wyginięć wydarzyło się, zanim ludzie byli jeszcze na tej planecie, ale zgadnij co? Nauka uznała teraz, że zmierzamy do tak zwanego 6. masowego wyginięcia. Ale ważniejszy w tej historii jest fakt, że to wyginięcie nie ma przyczyn naturalnych. To wyginięcie jest w rzeczywistości wywoływane przez ludzkie zachowanie. Ludzie niszczą środowisko bez uznania, że jesteśmy częścią tego środowiska. Kiedy środowisko zginie, my też. I tak naprawdę stoimy w obliczu wyginięcia człowieka. I nie mówimy o przyszłości za 1000 lat. Mówimy o tym, co będzie w ciągu stulecia, że ludzkie życie może zostać zmiecione z powierzchni Ziemi. Więc musimy ewoluować. Dlaczego ewoluować? To proste. Nie możesz iść dalej w kierunku, który powoduje problem. Problemem są ludzkie zachowania. Oznacza to, że ludzkie zachowanie musi się zmienić, aby wykorzystać szansę na przetrwanie. I tutaj rodzi się ciekawa historia ewolucji. Jeśli wrócimy do naszego zrozumienia ewolucji, pochodzi ono od popularnej formy Charlesa Darwina z 1859 roku, kiedy napisał swoją bardzo ważną książkę zatytułowaną O powstawaniu gatunków. W tej książce sprowadza się to do faktu, że czynniki dziedziczne są odpowiedzialne za cechy życia i że w jego historii ewolucji ewolucja ma miejsce, gdy zmieniają się geny, czynniki dziedziczne, a kiedy te zmiany się pojawią, natura wybierze zmiany, które poprawią rasę, lub natura wyeliminuje tych ludzi lub organizmy z mutacjami, które są mniej skuteczne w przeżyciu. To się nazywa dobór naturalny. Po mutacji natura wybierze najbardziej opłacalne mutacje, aby kontynuować linię gatunków. Tak właśnie postrzegamy ewolucję. Musi nastąpić jakaś zmiana w naszej genetyce. Aby to zrozumieć, w 1895 roku Ernst Haeckel, bardzo znany biolog, stworzył drzewo życia, jakie znamy. To drzewo ewolucji. I naprawdę to, co przedstawia, to, że na dole drzewa, u podstawy drzewa, są najbardziej prymitywne organizmy. A gdy wchodzisz na drzewo, dostajesz coraz bardziej złożone organizmy, aż dojdziesz do ludzi na szczycie.
Tak więc znaleziono bakterie na dole drzewa ewolucyjnego, a poprzez ciągłą ewolucję bakterie doprowadziły do ludzi, którzy prawdopodobnie są na szczycie tego drzewa. Więc kiedy na to patrzymy i staramy się zrozumieć, na czym opiera się ewolucja, wracamy do Darwina i mówimy, ach, geny zapewniają cechy. Nagle zaczęli rozpoznawać, że im bardziej złożony organizm, tym bardziej złożone geny musi mieć. Zaczęliśmy więc rozpoznawać, że ewolucja zwiększa złożoność poprzez wzrost genetyki. I dlatego mamy miernik do pomiaru ewolucji. Zmierzmy geny. Pierwszym i ważnym czynnikiem jest to, w 1944 roku uznano, że geny to plany tworzenia białek ciała i że jest 100 tysięcy białek. Natychmiast naukowcy powiedzieli, u człowieka z ponad 100 tysięcy białek, gdzie każde białko wymaga genu, byłoby oczywiste, że ludzki genom będzie mieć ponad 100 tysięcy genów w genomie. Kiedy projekt Genom powstał, taki byłby zamierzony wniosek. Ludzie z ich wielką złożonością mieliby ponad 100 tysięcy genów. Więc jeśli wrócimy i spojrzymy na historię projektu genomu, nie zaczynali od ludzi, zaczęli od bardziej prymitywnych organizmów. I najbardziej prymitywny organizm, na jaki patrzyli, to był mały, malutki robak o nazwie Caenor habditis elegans. Ten robak jest tak mały, że ma mniej niż połowę milimetra długości i ma 1271 komórek. To był dobry punkt wyjścia, ponieważ badali zachowanie tego robaka i doszli do wniosku, że jeśli zrozumieją geny tego malutkiego robaka, byliby w stanie połączyć geny z zachowaniem. Tak więc pierwszym projektem identyfikującym genom, który jest kompletnym zestawem genów w organizmie, było przyjrzenie się genom Caenor habditis elegans. Organizm 1271 komórek ma około 20 tysięcy genów. Jeśli wejdziecie na drzewo ewolucyjne, jest bardziej złożona i prawdopodobnie jest więcej genów. Więc kolejny organizm, który naukowcy wykorzystali do zrozumienia genomu, został nazwany muszką owocową – Drosophila. Są one badane przez behawiorystów i genetyków od lat. To był dobry kandydat, by zobaczyć, ile byłoby genów w organizmie bardziej złożonym niż robak. A oto niespodzianka. Mucha, która jest nieskończenie bardziej złożona niż Caenor habditis elegans, ma tylko 17 tysięcy genów. To pokrzyżowało nieco plany, bo wszyscy myśleli, że idąc w górę drzewa ewolucyjnego, będzie więcej genów. A jednak bardziej złożona muszka owocowa ma mniej genów niż zwykły robak Caenor habditis elegans. Ale to ich nie powstrzymało, ponieważ nagrodą było przyjrzenie się ludzkiemu genomowi. I wreszcie około 2001 roku zaczęły się pojawiać wyniki projektu Genom. Co odkryliśmy? Po tych wszystkich badaniach odkryliśmy, że w ludzkim organizmie jest zaledwie około 20 tysięcy genów. Niesamowite. Ludzie mają tyle genów, co prosty 1271-komórkowy robak Caenor habditis elegans, a jednak ludzie mają 50 bilionów komórek. To mocno pokrzyżowało plany, bo wspinając się na drzewo ewolucyjne, nie było większej złożoności genów. A to oznacza, że geny nie są dobrym miernikiem, by mierzyć ewolucję. Pytamy więc, o co chodzi? Jak możemy rozwiązać kwestię ewolucji? Czym się różni, idąc w górę drzewa? To bardzo interesująca historia. Sięga wstecz do ważnego czynnika, którego ludzie nie rozpoznają. Darwin nie był pierwszym, który napisał naukową teorię ewolucji. Właściwie 50 lat przed Darwinem naukowiec Jean-Baptiste de Lamarck napisał pierwszą naukową teorię ewolucji w 1809 roku, 50 lat przed teorią Darwina. Co ciekawe, w teorii Lamarcka, kiedy zobaczył rosnącą złożoność, gdy idzie się po drzewie ewolucyjnym, powiedział, że tak naprawdę to złożoność układu nerwowego. Że bardziej prymitywne organizmy miały bardzo prosty układ nerwowy, a kiedy idziesz w górę drzewa, układ nerwowy staje się coraz bardziej złożony. Nagle stwierdził, na czym opiera się ewolucja. Chodzi o działanie układu nerwowego, a układ nerwowy jest świadomością. Teraz świadomość jest po prostu zdefiniowana jako świadomość środowiska, gdzie organizm może być świadomy i odpowiadać na zmieniające się środowisko.
Zgadnij co? Najbardziej prymitywny organizm, bakteria, ma świadomość. Dlaczego? Odczytuje środowisko, w którym żyje i może dostosować się i swoją genetykę, by przystosować się do środowiska. Oznacza to, że bakteria jest bezpośrednio połączona do odczytywania i reagowania na środowisko, którego bakterie są świadome z definicji. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Unity Poland.